Co prawda nie byłem zaproszony, a tu wszedłem, to nie wiem, czy zrobiłem dobrze. Dziękuję bardzo. Mogło się od wczoraj coś zmienić, a bywa różnie. Kochani, zajrzyjmy wspólnie dalej do pierwszego listu Jana. Tym razem będziemy już kończyć pierwszy list Jana, więc być może nasze rozważanie też będzie nawet nieco krótsze niż zazwyczaj. Ponieważ chcemy rzeczywiście dzisiaj zakończyć ten pierwszy list Jana, to tak, przeczytam najpierw te wersety od 13 do 21. Proszę wspólnie również śledzić i czytać. A potem troszeczkę przypomnimy sobie, czego dotyczył pierwszy list Jana, z jakiego powodu został napisany, dlaczego Duch Święty położył na serce Jana, aby napisać te rzeczy, które zostały napisane, po to, żeby przypominając sobie te rzeczy, o których już mówiliśmy, również uzupełnić je tymi dzisiejszymi spostrzeżeniami czy dzisiejszym nauczaniem, aby ten pierwszy list Jana też zamknąć, jego rozważanie wspólne. Więc pierwszy list Jana, 5 rozdział od 13 wersetu, czytamy tak. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymamy od Niego to, o co prosiliśmy. Że otrzymaliśmy od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg mu da żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy mogli poznać Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Ponieważ chcemy zakończyć właśnie dzisiaj pierwszy list Jana, więc przypomnimy sobie, co w tym liście tam się znajdowało do tej pory, o czym czytaliśmy i co warto wiedzieć, o czym warto pamiętać, aby rozumieć powód i cel właśnie napisania tego listu. Otóż list ten został napisany w tym czasie, gdy zaistniała i była rozpowszechniana nauka gnostyków. Dla przypomnienia, kto to byli gnostycy? Była to bardzo ciekawa grupa, ale ciekawa w tym sensie, że powymyślali bardzo dziwne rzeczy, niezgodne z nauczaniem apostołów. Otóż ci gnostycy twierdzili, że są chrześcijanami, jednocześnie uważali, że posiadają dodatkową wiedzę, lepszą od tej nauczanej przez apostołów. Nawoływali do tak zwanej głębszej prawdy, im tylko znanej. Więc oni z taką ciekawą pozycję przyjęli, wtedy, że my wiemy coś, czego wy nie wiecie, jak chcecie się dowiedzieć, to my wam to objawimy. I to było niekoniecznie dokładnie to, czy to było raczej coś innego, co wybiegało poza naukę apostołów. Oni stali na stanowisku, że materia jest zła i z tego powodu człowiek Jezus nie mógł być Bogiem. Uważali, że niebiański Chrystus był zbyt święty i duchowy, by plamić się poprzez stały kontakt z ludzkim ciałem. Takie przekonanie nabyli skądś. Podważali wcielenie Chrystusa, podważali to, że On jednocześnie był Bogiem i człowiekiem. Ci ludzie nie byli chrześcijanami, choć tak o sobie mówili. Dlatego Jan, apostoł, ostrzegał swoich czytelników, ostrzega również nas dzisiaj przed takimi ludźmi. Pierwszy list Jana mówi wyraźnie, że albo się jest chrześcijaninem, albo się nim nie jest. Nie ma czegoś pośrodku. Nie ma takiego stanu, że ja nie zajmuję stanowiska, więc jestem ani nie jestem do piekła, ani do nieba. Słowo Boże nie zna takiego miejsca dla człowieka, który mógłby się ukryć przed odpowiedzialnością przed Bogiem, a jednocześnie nie należąc do Chrystusa i nie wejść do nieba.
Tak więc list Jana stoi na takim jednoznacznym stanowisku, że są na ziemi chrześcijanie, prawdziwie narodzeni z Boga, i niechrześcijanie, czyli wszyscy pozostali, którzy z Boga się nie narodzili. Czytamy w liście o cechach prawdziwych chrześcijan, o tych, którzy prawdziwie się z Boga narodzili. Te cechy to między innymi mówiliśmy o takich cechach jak posłuszeństwo nauce Bożej, miłość, o miłości do Boga i do ludzi, że kto się prawdziwie z Boga narodził, miłuje Boga, ale też kto się prawdziwie narodził z Boga, też miłuje braci. Mówiliśmy o sprawiedliwości, czyli postępowaniu według Bożych przekazań, o trwaniu w Bożych przykazaniach. Mówiliśmy o pewności przynależności do Boga, o której to przynależności poświadcza Duch Święty, Duch Boży, który został nam dany. W chwili, kiedy nawróciliśmy się do Boga, wyznaliśmy swój grzech, pokutowaliśmy i On nas zrodził jako nowe stworzenie. Mówiliśmy też o zdrowej nauce o Panu Jezusie Chrystusie i to chyba było w poprzednim rozważaniu na początku 5 rozdziału. Mówiliśmy też o wierze, która zwycięża świat. To przez naszą wiarę i trzymanie się Chrystusa odrzucamy świeckie nauki, w których nie ma miejsca dla Chrystusa lub jest przedstawiony Chrystus pokrzywiony. Dzisiaj zajmiemy się jeszcze takimi trzema głównymi myślami. To jest pewność, którą otrzymujemy na podstawie Bożego Słowa. O jakiej pewności chodzi, to za chwileczkę powiem. I będziemy mówić o zaufaniu w modlitwie, kiedy przystępujemy do Boga, że mamy podstawy do tego, żeby z ufnością przystępować. Też powiemy o poznaniu duchowej rzeczywistości, że potrzebujemy ją rozumieć i wiedzieć, w jakiej duchowej rzeczywistości się znajdujemy. Jan podaje cel napisania wszystkich wcześniejszych słów w wersecie 13. Czytamy tutaj, że napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Słowem kluczowym w tym 13 wersecie jest słowo wiedzieli. Po to wam napisałem to wszystko, wyłożyłem krok po kroku, abyście w końcu to wiedzieli i się nie wahali, abyście mieli pewność. Duch Święty podyktował te słowa zawierające wiedzę, na której możemy się oprzeć, aby zbudować pewność zbawienia. Punktem centralnym tej pewności zbawienia jest to, że wierzymy w imię Syna Bożego. Zbawienie zawsze przychodzi tylko przez wiarę w Jezusa, a wiedza pochodząca od Ducha Świętego, którą mamy zawartą też w Piśmie Świętym, daje potwierdzenie, że tak jest. To słowo nas przekonuje o tym, że jesteśmy, albo jeśli uczciwie je rozważamy, nie jesteśmy Bożymi dziećmi, to ono nas przekona, że nie jesteśmy dziećmi Bożymi i potrzebujemy upamiętania. Jeżeli posiadasz cechy tych, którzy narodzili się z Boga, możesz być pewny, że narodziłeś się do Bożej rodziny. Teraz ten wiersz stwierdza prawdę, że pewność zbawienia przychodzi na podstawie Bożego Słowa, przychodzi z Bożego Słowa. Wszystkie pisma powstały po to, wszystkie pisma Nowego Testamentu, wszystkie księgi powstały po to, abyśmy mieli pewność, a nie żyli przypuszczeniem czy jakimś takim domyślaniem się, albo żyli po prostu w ciągłej niepewności. Jan mówi tu, napisałem wam, abyście wiedzieli, wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, że macie żywot wieczny. Ci, którzy prawdziwie wierzą w Pana Jezusa, będą wiedzieli, że mają żywot wieczny, gdyż Słowo Boże, z którym się porównują, da im taką pewność. Wiedząc na podstawie Bożego Słowa, że mamy życie wieczne, jest też oczywiste, że możemy przychodzić przed oblicze Boga z ufnością. 14 werset mówi, że taka jest nasza ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Kto jest w stanie prosić według woli Bożej, modlić się? Tylko ci, którzy należą do Boga, kochają Go i wolę Bożą znają. Mamy tą wspaniałą obietnicę dla wiernych dzieci Bożych właśnie, że jeśli o coś prosimy według Jego woli, On wysłuchuje nas i odpowiada na modlitwy.
Nie zawsze ta odpowiedź jest taka, jakbyśmy oczekiwali, czy chcieli, czy bardzo nam na tym zależało. Ale z drugiej strony, jeśli prosimy coś według Jego woli, to nie mamy podstaw do tego, żeby wątpić, że On chce to zrobić. Czasami jak próbujemy Boga naciągnąć na coś w modlitwie, to tak nie wiemy, co Bóg odpowie na ten temat. Czasami człowiek jest taki, że próbuje coś tam przed Panem Bogiem ugrać, próbując w modlitwie jakby zachęcić do Boga, żeby Pan Bóg wysłuchał jego prośby, bo on bardzo czegoś chce, ten człowiek. Powinniśmy zawsze też obawiać się proszenia o coś, co nie jest zgodne z Bożą wolą. Skąd ją znamy, tą Bożą wolę? Zasadniczo Bożą wolę, Boża wola przedstawiona jest w Piśmie Świętym. Dlatego potrzebujemy studiować Słowo Boże, aby wolę Bożą lepiej poznać i mieć zrozumienie woli Bożej i aby modlić się rozumnie, czyli wiedząc, jaka jest wola Boża, zgodnie z nią się modlić. Czytamy też w 16 wersecie o szczególnym rodzaju grzechu, przy pojawieniu się którego Jan odradza, aby się modlić o takich ludzi. Ten grzech nazwany jest tutaj grzechem śmiertelnym. To za chwileczkę się tym troszeczkę zajmiemy, jednak zasadniczo Słowo Boże mówi tutaj przede wszystkim o modlitwie za tych wierzących, którzy popełniają jakiś grzech, ale nieśmiertelny. Że widząc brata grzeszącego, możemy prosić Boga o przywrócenie tej osoby do właściwej społeczności z Bogiem. Czyli tak naprawdę prosić o to, żeby ten człowiek porzucił grzech, opamiętał się, wyznał go i mógł wrócić do społeczności z Bogiem. A jeśli przez grzech został wyłączony ze zgromadzenia, ze zboru, to aby mógł powrócić również do zboru, do społeczności ze zborem. Zwróćmy też uwagę na to, że Pismo Święte zachęca tutaj przede wszystkim do modlitwy grzeszącego, a nie przede wszystkim do bezpośredniego korygowania tej grzeszącej osoby. Zdecydowanie lepiej jest najpierw przynosić tą grzeszącą osobę w modlitwie przed Boży tron, zanim udamy się do grzeszącego w związku z zauważonym grzechem. Lepiej jest przygotować swoje serce w modlitwie i zapytywać Boga, jak podejść do osoby grzeszącej i jak z nią rozmawiać, niż przede wszystkim pójść i napominać. Oczywiście Słowo Boże mówi, że jeśli widzimy, że ktoś grzeszy, to mamy do niego przede wszystkim iść sami, nie rozgłaszać tego nikomu, tylko najpierw iść i rozmawiać samemu. Gdyby nie usłuchał, to dopiero są pewne dalsze etapy postępowania, o których naucza Boże Słowo. Ale zatrzymajmy się też właśnie nad tym grzechem śmiertelnym. Jest to takie określenie, które z pewnością bardzo nas zastanawia, co to takiego jest. I być może to jest tak, że każdy z nas będzie myślał o czymś innym trochę. W rzeczywistości jest to jeden z takich trudnych tematów w Biblii, które nie znajdują swojego takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia, którym nie można powiedzieć, że ten akurat grzech, dosłownie ten, a nie inny, jest grzechem śmiertelnym. Dlatego są różne opinie na ten temat i tu ja bym chciał przedstawić to, jak wierzący ludzie rozumieją tą sprawę, a rozumieją, myślę, że nie rozumieją źle, ale bardzo różnie i trudno powiedzieć, które ze zrozumień powinno być dominujące. Być może każde z tych zrozumień ma prawdę w sobie też. A więc niektórzy twierdzą, że to jest taka sytuacja, w której ktoś z wierzących grzeszy i grzechu nie wyznaje, lecz w nim trwa. Nawet do tego stopnia, że trwając w grzechu bez skrupułów uczestniczy w Wieczerzy Pańskiej, przed czym ostrzega właśnie pierwszy list do Koryntian 11:30, mówiąc, że wielu, którzy nie rozsądzali samych siebie, zasnęło. Chodzi tam o to, że oni zostali pozbawieni życia. A więc w jakichś okolicznościach Pan Bóg pozbawiał życia ludzi tych, którzy grzeszyli, nie rozsądzali samych siebie, ale przystępowali do pamiątki wieczerzy. Pamiątka wieczerzy jest czasem konfrontacji naszego stanu duchowego z prawdą Ewangelii. Również i dzisiaj istotą pamiątki wieczerzy nie będzie wygląd serwetki czy tych tac, w których to wszystko jest, ani tych kieliszków. Istotą jest to,
W jakim sercem my stajemy przed Bogiem? Czy my rozsądzamy ich samych siebie, czy poddajemy sądowi samych siebie w oparciu o Boże Słowo? A więc tak niektórzy mówią, że to jest właśnie to. To jest ten grzech śmiertelny. No, ale są też inni wierzący, też wierzący ludzie, którzy mają inny pogląd. I oni kojarzą to z grzechem morderstwa, jeśli chodzi o zamordowanie człowieka. I gdyby chrześcijanin w przystępie gniewu zabił kogoś, wtedy nie powinniśmy czuć obowiązku modlitwy o uwolnienie takiej osoby od kary śmierci, gdyż Bóg już wypowiedział swoją wolę w Biblii w 1 Mojżeszowej 9:6. Ona brzmi tak: kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana. A więc niektórzy stoją na stanowisku, że to jest ten grzech śmiertelny, o który nie należy się modlić. A jeszcze inni twierdzą, że grzech ten odnosi się do bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Pan Jezus powiedział też, że ci, którzy przypisali Belzebubowi, księciu demonów, cuda, które czynił sam Jezus w mocy Ducha Świętego, że popełnili oni grzech, który nie zostanie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. I niektórzy wierzący mówią, to ten grzech jest grzechem śmiertelnym, nie żaden inny. Ale idźmy dalej, bo są jeszcze inne spojrzenia na tą sprawę, więc chcemy mieć świadomość, jak w różny sposób można, jakie różne są spojrzenia na tą sprawę grzechu śmiertelnego. I mam nadzieję, że Pan Bóg przez to, o czym tutaj mówimy, też w jakiś sposób poprowadzi nasze myśli, że może bardziej jeszcze uświadomimy też sobie, jak w różnych, bardzo różnych sytuacjach i z różnych powodów również Pan Bóg, który jest stwórcą wszystkiego, ma prawo też karać czasami za niewłaściwe postępowanie. Więc jeszcze inni sądzą, że ten grzech jest szczególnym rodzajem grzechu, który popełnił Mojżesz, kiedy sprzeciwił się Bogu, nie wykonał jego rozkazu, czy Aaron, albo Ananiasz i Safira, a których Bóg dotknął natychmiastowym sądem. Jeszcze jedno jest wyjaśnienie, może troszeczkę dłuższe, bardziej rozwinięte. Ostatnie wyjaśnienie to, że chodzi tu o grzech apostazji, czyli odstąpienia od wiary. Wiecie, nie chodzi tutaj też o taką upadek w pojedynczy grzech, czy w jakąś ilość grzechów, ale chodzi o odstąpienie od wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I wydaje się, że takie zrozumienie grzechu śmiertelnego w pierwszym liście Jana bardzo łączy się z kontekstem całego listu. A więc to ktoś, kto słyszał wielkie prawdy wiary chrześcijańskiej, został intelektualnie przekonany, że Jezus jest Chrystusem, nawet wyznał chrześcijaństwo, choć nigdy tak naprawdę nie został zrodzony na nowo, nie został zbawiony. Spróbował, czym jest chrześcijaństwo, a następnie wyrzekł się wiary i wyparł się Pana Jezusa Chrystusa. Hebrajczyków, 6 rozdział, mówi o czymś właśnie pod takim. Czytamy tam, że ktoś poznał te rzeczy, które można było poznać o Panu Jezusie i o tych wielkich rzeczach Bożych, i zaczął i zlekceważył to wszystko. Więc ten 6 rozdział mówi o tym, że nie można już tego kogoś powtórnie odrodzić, ponieważ on sam ponownie krzyżuje Syna Bożego i wystawia go na urągowisko. Pierwszy list Jana został napisany pod kątem gnostyków. Ci fałszywi nauczyciele byli kiedyś w chrześcijańskiej społeczności, wyznawali prawdopodobnie, że są wierzącymi, znali podstawy wiary, ale w pewnym momencie odwrócili się od Pana Jezusa i przyjęli naukę, która zupełnie podważała Jego boskość i wystarczalność Jego dzieła pojednania. Chrześcijanin nie może zatem mieć wolności w modlitwie w przywróceniu takiej osoby, gdyż Bóg już wskazał w swoim słowie, że kto w ten sposób postępuje, ponownie krzyżuje Syna Bożego i wystawił go na urągowisko. I ten 6 rozdział listu Hebrajczyków mówi, że to jest niemożliwe, żeby go ponownie odrodzić. Bóg wskazał w swoim słowie, że taki człowiek zgrzeszył śmiertelnie. 17 werset jest takim podsumowaniem tego
stwierdzenia, czy tego wspomnienia o grzechu śmiertelnym, o tym, że nie o kogoś, kto popełnia grzech śmiertelny się modlić, tylko o tych, którzy takich grzechów nie popełniają. 17 werset mówi, że wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wszystko to, co w naszym życiu zdarza się nam przytrafia jako niezgodne z Bożym Słowem, jest grzechem. Ale to nie znaczy, że każdy taki grzech jest śmiertelny. To znaczy, ktoś powiedział im, chyba w tym jest prawda, że to jest najgorszy z grzechów, jeśli najgorszy z grzechów jest taki, który jest niewyznany, ponieważ on w jakiś sposób oddziela nas od Boga, psuje tą relację z Bogiem. Psuje tą relację między ojcem a jego dzieckiem, czy też między dzieckiem a niebiańskim ojcem. Między dzieckiem Bożym a niebiańskim ojcem. 17 werset podsumowuje, że wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Upadek, zbłądzenie, wplątanie się w grzech nie oznacza jeszcze odrzucenia Chrystusa i Jego nauki. Po prostu jest upadkiem, który też może trwać w różnym okresie czasu, różny czas, dłuższy lub krótszy. Kiedy król Dawid dopuścił się nie jednego grzechu, tylko przy okazji jeszcze innych, to nie wiemy dokładnie, po jakim czasie prorok Natan przyszedł do niego, aby go upomnieć i dzięki temu król Dawid się upamiętał. Ale Dawid nie odrzucił Boga, nie wyrzekł się Boga, nie wyrzekł się bojaźni Bożej, nie odstąpił od Boga. Po prostu, jak to często człowiek, który popadnie w grzech, myślimy sobie, że sprawa przyschnie i może Bóg o niej zapomni. Ale Bóg upomina się o życie swoich dzieci. I to dobrze, że karci i smaga, abyśmy z tym światem nie zostali potępieni. Wersety 18, przepraszam jeszcze. Dopóki grzech ciebie boli i dążysz do wyznania go i szukasz Bożego wybaczenia, dotąd znaczy to, że duchowo żyjesz jeszcze z Bogiem. Wersety 18 i 20 też zmierzają tutaj do zakończenia tego listu. Jak to często bywa przy zakończeniu spotkań, czy różnych pism, czy też wysyłanych listów, często się jeszcze wypowiada takie słowa najważniejsze lub się podsumowuje to, co było wcześniej powiedziane. I tu chyba to wersety 18 i 20 właśnie zawierają sobie takie przypomnienie tych jakby największych, najistotniejszych prawd, które były wymienione w pierwszym liście Jana. Czytamy tutaj to przypomnienie o tym. Właściwie Jan wychodzi z założenia też, że teraz po napisaniu tego listu, kiedy oni to przeczytali, to oni już wiedzą pewne rzeczy. I zauważmy, że i 18 werset zawiera słowo wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. 19 mówi wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi złem. I 20 werset też mówi wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. A więc nasza chrześcijańska wiara, czy społeczność z Bogiem, czy nasze chrześcijaństwo nie polega tylko na tym, że czujemy coś tam wewnątrz, że wierzymy, dlatego się radujemy, ale nasza wiara opiera się na wiedzy, która wypływa z Biblii. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że wszyscy zgrzeszyli i brakli chwały Bożej, to dowiedzieliśmy się o tym i poczuliśmy smutek z tego powodu, że my też zaliczamy się do tych wszystkich. Kiedy dowiedzieliśmy się, że darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, to nabraliśmy pewnej wiedzy z Bożego Słowa, która sprawiła, że Duch Święty przekonał nas, że nasz ratunek jest w Jezusie Chrystusie. I tak moglibyśmy mnożyć te rzeczy, których się dowiedzieliśmy z Bożego Słowa, a potem one miały na nas wpływ. A więc tutaj czytamy właśnie w 18, 19, 20 wersecie, zaczynają się one od zwrotu wiemy. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Tak, kto ma Bożą duchową naturę, a ją otrzymujemy w chwili nowozrodzenia, to nie grzeszymy, czyli nie trwamy w grzechu. Jak to możliwe?
No ponieważ ten, który z Boga został zrodzony, nas strzeże i zły nie może nas tknąć. To znaczy nie może oderwać od Chrystusa. I znowu nie chodzi tu o pojedynczy jakiś upadek, tylko o odejście takim, którym wyrzekamy się Chrystusa. Mówimy, to już nie dla mnie. Mnie to już nie interesuje. Wiemy, że każdy grzech nas boli i szybko chcemy go wyznawać, abyśmy mogli znowu opierając się na Słowie Bożym wiedzieć, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy, jeśli wyznajemy grzechy swoje, odpuści grzech i oczyści od wszelkiej nieprawości. Prawdziwy wierzący człowiek, który trwa dzięki wierze, dzięki duchowej naturze, może pozostać nietknięty przez złego, ponieważ ten, który się z Boga zrodził, Pan Jezus Chrystus strzeże nas. W 19 wersecie Jan mówi jasno, są dwie grupy ludzi. Przypomina jeszcze raz to. Ci, którzy narodzili się z Boga i ci, którzy tkwią w złym. Czytamy, wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złym. Nie ma trzeciej grupy. Są ci, którzy narodzili się z Boga, są z Boga. Jan mówi tutaj o sobie i o tych, do których pisze. A ci, którzy nie narodzili się z Boga i nie są z Boga, są, należą do tego świata. A świat jest potępiony w swojej odstępstwie, z powodu swojego odstępstwa od Boga. Jan i wszyscy trwający w Jezusie to dzieci Boże, pozostali to świat. Wszyscy ludzie są albo zbawieni, albo zgubieni. Nie ma pół zbawionych, nie ma czegoś takiego. Jak być pół w niebie, czy jedną nogą w niebie. Jedną nogą w Królestwie Bożym, a drugą nie. Nie istnieje coś takiego. Dopiero nowo zrodzenie przenosi ze śmierci do życia, a przedtem jest się martwym. A jak się przejdzie, to jest się żywym. Wszyscy ludzie są albo zbawieni, albo zgubieni. Ich status zależy od stosunku ich do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Kolejna ta krótka prawda w 20 wersecie, znowu zaczynającym się tego słowa wiemy, dotyczy Syna Bożego. To kolejna prawda o wcieleniu Pana Jezusa Chrystusa, o wcieleniu Boga. Wiemy, że Syn Boży przyszedł. A więc tu jest informacja o tym, że Syn Boży przyszedł. Z innych miejsc Bożego Słowa wiemy, że z nieba i stał się człowiekiem. Narodził się jak człowiek. Przyjście Pana Jezusa objawiło nam tego, który jest prawdziwy, czyli tego, który jest sprawiedliwym Bogiem. Bóg Ojciec może być poznany tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, czytamy. To oznacza, że jedynym sposobem, aby być w Bogu, jest być w Jezusie Chrystusie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, mówi Pan Jezus w Ewangelii. Jan głośno i jednoznacznie naucza tego, czemu zaprzeczali gnostycy. On, czyli Jezus, jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jezus jest Bogiem, a życie wieczne można znaleźć tylko w Nim. I na sam koniec wezwanie do wierzących. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. W kontekście pierwszego listu Jana mamy tu wezwanie do tego, aby uważać na nauki, które przeczą faktom. Nauczanie o Jezusie, które wykracza poza nauczanie apostolskie, czyli dla nas dzisiaj to oznacza poza nauczanie Pisma Świętego, to są nauki, które przeczą faktom. I one się pojawiają. Zobaczcie, są programy w telewizji, jeśli trochę oglądacie, podejrzewam, że oglądacie, może więcej, może mniej. Tam pojawiają się programy, takie programy, w których się mówi, odnaleziono jakąś część pism świętych, które nie należą do Biblii. A tam Bartłomiej pisał o tym i o tym i o tym. A więc może są dwie Biblie, mówią. A może Biblia to jest coś więcej niż to, co dzisiaj znamy. I Piotr mówi, będą tacy ludzie się pojawiać, nie dziwcie się. Ale mamy zapisane Boże Słowo i ono jest ze sobą spójne i w nim pozostajemy jako w prawdzie Bożej przekazanej przez naocznych świadków tamtych wydarzeń. Każda teoria, to ostrzeżenie przed wszelkimi naukami o Bogu, które odbiegają od nauki apostołów. Każda teoria inna od apostolskiego nauczania o Chrystusie
jest w świetle tego zapisu, który w Bożym Słowie jest bałwochwalstwem. I o takim wystrzeganiu się fałszywych bogów, przed takim bałwochwalstwem ostrzega tutaj Duch Święty przez pierwszy list Jana. Jan nie mówi tu o rzeźbach czy malowidłach. Jan mówi o wszystkim, co zajmuje miejsce Boga prawdziwego. W tym przypadku jest to ostrzeżenie przed fałszywą nauką. Każda filozofia życiowa, która odbiega od prawdy Ewangelii, jest fałszywym Bogiem. Powtórzmy jeszcze raz na zakończenie to zawołanie, takie ostatnie zawołanie z tego listu w troszeczkę innym tłumaczeniu. Tutaj w Biblii Warszawskiej są: dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów, a Biblia Gdańska mówi: dziateczki, strzeżcie się bałwanów.